Cześć, z tej strony Miłosz, witam Was w kolejnym materiale na kanale Perfumolog. Dość często dostaję od Was pytania, czy to drogą mailową, czy to na Instagramie, z pytaniem o konkretny odcinek. Wydaje mi się, że zdecydowana większość Waszych propozycji dotyczy perfum, które oferują świetną jakość w stosunku do ceny. I wprawdzie już nagrałem kiedyś taki materiał, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, kliknijcie w link powyżej, ale uważam, że zapachów tanich, a dobrych jest na tyle dużo, że w sumie mogę nagrać drugą część. Dlatego dzisiaj znowu pokażę Wam zapachy, które pomimo swojej niskiej ceny uważam, że są świetne i warte poznania. Obszar cenowy, w jakim będziemy się poruszać, to znowu 100 zł i wydaje mi się, że żaden z zapachów, które Wam za chwilę przedstawię, nie przekroczą tej kwoty. Zanim jednak zaczniemy, serdecznie zachęcam Was do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozwoli Wam to być na bieżąco z moimi materiałami, które pojawiają się co niedzielę. A teraz przejdźmy do zapachów, które cechują się świetnym stosunkiem jakości do ceny. Kolejność, w jakiej będę Wam pokazywał te perfumy, jest przypadkowa. Nie jest to zestaw od najgorszego do najlepszego, bądź na odwrót. Zaczynamy od Animal, który z powodzeniem mógłby brać udział w konkursie na najbrzydszy flakon, ale nie warto oceniać książki po okładce. Już przy pierwszym teście czuć, że są to perfumy stare, ale nie chodzi mi o to, że mają dziadkowy wydźwięk. Bardziej mam na myśli to, że testując je, mamy takie poczucie mnogości składników w kompozycji, co było charakterystyczne dla perfum z lat 90. i wcześniejszych. Po prostu czujemy, że kompozycja jest naładowana różnymi składnikami. Pomimo swojej niskiej ceny, Animal pachną naprawdę dobrze. One są już dzisiaj trochę zapomniane, ale w latach 90. były naprawdę popularne. Jak można opisać ten zapach? Jest on przede wszystkim słodki. Powiedziałbym nawet troszkę ulepny. Mogę więc go polecić tylko osobom, które lubią takie klimaty, których nie przytłoczy naprawdę spora dawka miodu, ale mamy tutaj również słodki tytoń, nuty drzewne, odrobinę wanilii, lawendy. Całość pachnie naprawdę dobrze, a połączenie tytoniu z miodem sprawia, że zapach ten jest podobny do Muglera Pure Havan. I co do tego nie mam wątpliwości. Wszyscy, którzy znają perfumy Muglera, z pewnością zauważą bardzo duże podobieństwo. Dlatego też, jeżeli lubisz Pure Havan, to z pewnością spodoba Ci się Animal, bo te perfumy są po prostu podobne. A teraz coś bardziej świeżego, czyli perfumy na lato za niewielkie pieniądze, Azaro Chrome. Ten zapach przez długie lata nie znikał ze szczytów list bestsellerów i ciężko się temu dziwić. Pomimo tego, że te perfumy są nieskomplikowane, raczej łatwe, to niezwykle przyjemne w odbiorze. Przez mnogość flankerów, które po nim powstały, wydaje mi się, że dzisiaj jest już trochę mniej popularny, ale ja nadal uważam, że to dobre perfumy. Azaro Chrome to ozonowo-wodne pachnidło, które idealnie sprawdzi się na lato. Wydaje mi się nawet, że perfumy te dla kogoś, kto nie interesuje się bardzo mocno zapachami, byłyby świetnym zapachem sygnaturą, czyli takim, który jest używany na co dzień. Nie wiem, co te perfumy mają w sobie, bo są ewidentnie syntetyczne, mają metaliczny wydźwięk, ale z moich doświadczeń wynika, że otoczenie bardzo pozytywnie na nie reaguje i ciężko znaleźć osobę, którym te perfumy by się po prostu nie podobały. Dlatego uważam, że za tak niewielkie pieniądze jest to świetny psikacz na lato, czy chociażby do pracy, jeżeli używamy takich perfum, aby nie urazić nikogo, kto siedzi obok nas. Moją kolejną propozycją perfum do 100 zł, które warto znać, będzie Calvin Klein Reveal. I jest to, uwaga, uwaga, wersja damska. Uważam, że Reveal for Men to również dobre pachnidło, ale nie zauroczyło mnie tak bardzo jak wersja damska, którą noszę i wcale nie czuję się w niej źle. Nie potrafię powiedzieć, czy damski Reveal dla mnie pachnie bardziej słodko czy słono, ale z całą pewnością jest zapachem świetnym. Biorąc pod uwagę perfumy, które stoją na mainstreamowych półkach, to wydaje mi się, że Reveal mógłby kosztować naprawdę 3 razy więcej. Te perfumy są bardzo ciekawe, a przy tym dobre jakościowo. A teraz ciekawostka. Połączenie pieprzu, szarej ambry oraz soli sprawia, że perfumy te mają wspólny pierwiastek na pewnym etapie życia zapachu na skórze z zapachem marki Zoologist. I mówię tutaj o Squidzie, którego recenzowałem w poprzednim odcinku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tej recenzji, kliknijcie w link powyżej. No i słuchajcie, i ten zapach kosztuje 100 zł, a tamten 700. Dlatego mówię, że te perfumy po prostu są warte swojej ceny i polecam Wam je poznać. Oczywiście one nie są na tyle podobne, żeby nazwać je klonami. Squid posiada zdecydowanie większą głębię, ale mimo to jakieś minimalne podobieństwo jest, co bardzo mi się podoba. Podobnie jak perfumy od Zoologist, Reveal na początku również jest pachnidłem bardzo słonym. Uwielbiam ten efekt. Jednak z czasem, głównie za sprawą drzewa sandałowego, które czuć bardzo wyraźnie w bazie, staje się milusiński, otulający, w żadnym wypadku jednak nie jest ulepny.
Kolejnym atutem damskiego reveala jest to, że w żadnym wypadku nie można go nazwać pachnidłem płaskim. Moim zdaniem on bardzo wyraźnie ewoluuje wraz z upływającym czasem. Gdybym miał na szybko wymienić dwa zapachy, które pomimo tego, że kosztują mniej niż 100 zł, to moim zdaniem pachną tak, jakby kosztowały przynajmniej 3 razy tyle, to bez zastanowienia powiedziałbym Bentley for Men oraz damski Calvin Klein reveal. Na miejscu 7 Lalique Icus, chociaż nie mam pewności, czy odpowiednio czytam nazwę tych perfum, jeżeli nie, to przepraszam. Perfumami, które najczęściej są polecane na tego typu filmach od Lalique jest oczywiście Encre Noir, co jest zrozumiałe, ponieważ są to równie świetne perfumy, które za niewielkie pieniądze oferują bardzo wysoką jakość. Lalique posiada jednak w swojej ofercie więcej niedrogich zapachów i tutaj właśnie świetnym przykładem jest Icus. Ciężko mi powiedzieć, jak te perfumy pachną. Je po prostu trzeba sprawdzić. Dla mnie jest to zapach głównie przyprawowy, ale mamy tutaj również wyraźną nutę jałowca, delikatne cytrusy i nuty drzewne. Omawianą kompozycję odbieram jako idealnie zblendowaną. Tutaj nic nie uwiera, wszystko wydaje się przenikać bardzo harmonijnie i w ogóle mam takie wrażenie, że to pachnidło jest po prostu bardzo dobrze przemyślane. Polecam sprawdzić te perfumy każdemu, kto szuka czegoś niebanalnego. Nie są to popularne perfumy, z pewnością nie spotkacie ich na ulicy, mijając postronne osoby. Dlatego też zachęcam Was do testów. Dodatkowym atutem jest przepiękny flakon. Moja kolejna propozycja to Versace Blue Jeans. I biorąc pod uwagę całe portfolio marki, wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej młodzieżowych zapachów. Są to kolejne perfumy z lat 90. i jestem przekonany, że znajdzie się tutaj więcej osób podobnych do mnie, czyli takich, które mają szczególny sentyment do tego zapachu. Kiedyś wspominałem, że moimi pierwszymi prawdziwymi perfumami były Lacoste Essential, ale ja je dostałem w formie prezentu. Pierwszymi perfumami, które kupiłem sam za swoje pieniądze, były właśnie Versace Blue Jeans. Mamy tutaj sporo cytrusów, lawendy i kwiatów. Z czasem jednak zapach staje się trochę mdły, pudrowy i wydaje mi się, że baza nie jest już tak atrakcyjna jak początek zapachu. Te perfumy z pewnością nie spodobają się każdemu, nie jest to taki typowy crowd pleaser, ale mimo to wydaje mi się, że jest to świetna opcja dla osób, które dopiero wkraczają w świat perfum. Blue Jeans gwarantuje to, że będziecie pachnieć nietypowo, oryginalnie, a wszystko to w cenie poniżej 100 zł. Perfumy numer 5 i znowu wracamy do letnich klimatów. Wstyd się przyznać, bo są to jedne z najpopularniejszych perfum w całej perfumowej historii. Był to pierwszy zapach unisex, a ja poznałem go dopiero w tym roku. Calvin Klein One. Podejrzewam, że 99% z Was zna już ten zapach. Są to po prostu świeże, cytrusowo-zielone perfumy o delikatnym, kolońskim wydźwięku. Moim zdaniem warto jednak mieć takie perfumy. Dlaczego? Ponieważ ta kompozycja nas nie zmęczy. Ona jest świeża, naturalna i możemy z powodzeniem używać tych perfum w czasie ekstremalnych upałów. Co ciekawe, wiele osób narzeka na trwałość obecnych wypustów, a ja Wam muszę powiedzieć, że nawet pomimo bardzo wysokich temperatur, zapach ten wytrzymuje na mojej skórze około 5-6 godzin. Ciężko mi znaleźć jakikolwiek minus tego zapachu, dodatkowo butla 200 ml kosztuje w granicach 100 zł, dlatego dla mnie jest to pozycja obowiązkowa, szczególnie na lato. Można się tymi perfumami po prostu zlewać i biorąc pod uwagę cenę za 1 ml, naprawdę nasz portfel na tym nie ucierpi. Kolejne perfumy nie są zbyt znane w naszej perfumowej społeczności, ale postanowiłem je tutaj umieścić głównie dlatego, że ich stosunek jakości do ceny jest całkiem przyzwoity. Mowa tutaj o Job Homme w wersji Ice. I nie będę tutaj ukrywał, że są to jedne z moich ulubionych perfum, bo tak nie jest, ale umieściłem je w mojej liście dlatego, że wiem, że pierwszy Job Homme, czyli wersja klasyczna, ma naprawdę wielu zwolenników. A moim zdaniem wersja Ice jest zdecydowanie lepsza. Ona również jest słodka, ale nie jest aż tak ordynarna, syntetyczna jak pierwowzór. I nie sugerujcie się nazwą, bo uważam, że jest ona totalnie nietrafiona. Dopisek Ice mógłby sugerować, że są to perfumy orzeźwiające na lato, tymczasem tak nie jest. Podobnie jak klasyk o różowym kolorze, są to perfumy bardzo słodkie i nie wyobrażam sobie używać ich w inne pory roku niż jesień czy zima. Job Homme Ice to dość syntetyczne połączenie śliwki, kardamonu i tytoniu. Całość jednak nie wybrzmiewa tak drażniąco jak wersja klasyczna. Ponadto dużym atutem tych perfum jest ogromna wręcz trwałość. Dlatego też, jeżeli lubisz klasycznego Job Homme, a wiem, że bardzo wiele osób chwali te perfumy, używa, posiada w swojej kolekcji, to polecam Ci sprawdzić wersję Ice.
Kolejne perfumy to najtańsza propozycja z całej tej listy. Malizja Uomo Vetiver. Te perfumy kosztują w granicach 20 zł. Według Fragrantiki w składzie mamy tylko wetiverię. I muszę przyznać, że jest to chyba najprostsza, najbardziej radosna wersja wetiverii, jaką kiedykolwiek czułem w perfumach. To, co najbardziej podoba mi się w tych perfumach, to fakt, że pomimo swojej śmiesznej ceny, ja nie mam takiego poczucia, że mam do czynienia z czymś bardzo syntetycznym, no a przecież te perfumy kosztują 20 zł. Powiedziałbym nawet, że wybrzmiewają dość naturalnie. Trwałość również jest naprawdę przyzwoita, dlatego też jeżeli szukasz letniego psikadła za grosze, które daje energetycznego kopa, poprawia nastrój, sprawdź. W poprzednim materiale o najlepszych perfumach do 100 zł zarekomendowałem Wam Bentleya w wersji EDT, dlatego też dzisiaj grzechem byłoby nie wspomnieć o wersji Intense. Są to równie świetne perfumy, co tylko potwierdza fakt, że na zdjęciach, które mi wysyłaliście w swoich perfumowych kolekcji, Bentley for Men Intense był tym zapachem, który powtarzał się najczęściej. Kiedyś ktoś zapytał mnie, czy wersja EDT jest podobna do wersji Intense, czym różnią się te zapachy. Moim zdaniem one są całkowicie różne. Owszem, one posiadają nuty wspólne, takie jak cynamon, rum, nuty drzewne czy skórę, ale mimo to wersja Intense posiada kadzidło, które jest bardzo mocno wyczuwalne. Tak więc wersja Intense jest po prostu pachnidłem zdecydowanie cięższym, moim zdaniem na bardziej formalne okazje. Bentley for Men Intense to świetna propozycja dla osób, które szukają niebanalnych perfum na szczególne okazje. Te perfumy posiadają naprawdę spory ciężar i w niczym nie przypominają popularnych zapachów, które obecnie mamy dostępne w męskim mainstreamie. Kompozycja ta jest na tyle dobra, że naprawdę ciężko uwierzyć, że perfumy te kosztują w granicach 100 zł. Ostatnie perfumy to zapach, który uwielbiam, który znam od bardzo dawna, ale dopiero od tego roku znalazł się on w mojej kolekcji. Laura Biagiotti Roma Uomo. Moim zdaniem jest to ponadczasowy klasyk. Perfumy te uzależniły mnie od siebie do tego stopnia, że jest to zapach, który chyba aplikuję najczęściej w takie dni, gdzie nie muszę nigdzie wychodzić z mieszkania. Są to przepiękne, cierpkie cytrusy, głównie grapefruit, które z czasem ewoluują w kierunku bazy, która staje się kremowa, otulająca, głównie za sprawą benzoesu i drzewa sandałowego. Te perfumy były znacznie bardziej popularne w latach 90. Dzisiaj wydaje mi się, że są już trochę zapomniane. Ja używam ich z wielką przyjemnością. Jedynym mankamentem jest trwałość. Na mojej skórze Roma Uomo utrzymuje się od 4 do 5 godzin, ale uwielbiam ten zapach do tego stopnia, że po prostu dopsikuję się nim w ciągu dnia. Były to już ostatnie perfumy. Napiszcie proszę w komentarzach swoje propozycje ulubionych perfum do 100 zł. Jeżeli materiał się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Zapraszam Was na kolejny materiał, który ukaże się w niedzielę. Do zobaczenia.